nami pierwsza część wyróżnień. Przyznamy dyplomy przez osobowość do sukcesu roku 2023. Hubert Lewandowski, dyrektor sprzedaży w Energy House Solutions, spółka z o.o. Ten dyplom jest za zaangażowanie i nieustanne poświęcenie w rozwój firmy, wdrażanie efektywnej strategii sprzedażowej, a także realizację zadań przyczyniających się do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji i jakości kapitału ludzkiego spółki. Jak wrażenia? Czy emocje już opadły? Jeszcze nie, ale już powoli opadają. Przyznam szczerze, jestem zszokowany. Nie uważam siebie za jakąś tam wybitną osobowość, ale już na pewno nie za taką, która przez osobowość odnosi sukces. Owy sukces to przede wszystkim ciężka, nieustanna praca i jeszcze raz praca. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, ale to bardzo miłe. Myślę, że to każdego dnia, co wykonuję na rzecz firmy, nie jest czymś wyjątkowym, szczególnym. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że zostałem doceniony. To także dla mnie istotny sygnał, że to, co robię i czemu się poświęcam, ma sens i przyczynia się do dalszego rozwoju spółki i pomaga po prostu innym. Gdybyś mógł swoimi słowami określić, na czym polega twoja praca? Za co konkretnie odpowiadasz w strukturze firmy? Moja praca polega między innymi na budowaniu struktury sprzedażowej, organizowaniu i prowadzeniu wszelakich szkoleń naszego zespołu, aby podwyższać kwalifikacje, umiejętności, kompetencje naszych specjalistów do spraw dotacji odnawialnych źródeł energii, którzy każdego dnia przemierzają setki kilometrów, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W strukturze organizacyjnej, jak i w strukturze pracy, bardzo istotnym i kluczowym elementem jest motywacja do działania i wsparcie. Twoi podopieczni muszą w tobie widzieć nie tylko przełożonego, ale przede wszystkim kolegę, przyjaciela, na którym mogą polegać w przypadku napotkanych trudności czy problemów. Taki model budowania relacji i komunikacji wewnętrznej z resztą współpracowników ułatwia nie tylko samą pracę, ale sprawia, że staje się ona przyjemna i fascynująca. Wasza firma jako jedna z nielicznych została nagrodzona statuetką Sukces Roku. To niesamowite wyróżnienie, ale i ogromne zaskoczenie. Cieszymy się, że nasza ciężka praca została doceniona, ciężka praca całego zespołu Energy House Solution. Z tego, co zauważyliśmy, to jesteśmy nawet jedyną firmą z branży OZE, która ma zaszczyt brać udział w dzisiejszym wydarzeniu. To naprawdę bardzo miłe i budujące. Nagrody, które dzisiejszego wieczoru otrzymaliśmy podczas tej niesamowitej uroczystości Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2023, to przede wszystkim uwieńczenie naszych wieloletnich zasług, naszej ciężkiej pracy, całego zespołu Energy House Solutions i co by tu dużo nie mówić, tego wysiłku, który nasi pracownicy przez tyle lat wkładają w to, aby naszym klientom żyło się lepiej, ekologicznie, no i oczywiście z uśmiechem na twarzy. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby podkreślić przede wszystkim nasz udział w rynku. To, aby nasi klienci, ci obecni i ci przyszli potencjalni, wiedzieli, że w Energy House Solutions znajdą nie tylko firmę, ale przede wszystkim swojego przyjaciela. Na czym teraz się koncentrujecie? Planów na przyszłość mamy sporo. Aktualnie dostosowujemy naszą ofertę sprzedażową i produktową do nowo powstających standardów, które systematycznie pojawiają się na naszym rodzinnym rynku OZE. Mam tutaj na myśli podejmowanie się przez naszą firmę wieloformatowych inwestycji, takich jak budowa farm fotowoltaicznych. Otwieramy się na nowego klienta i oferujemy od siebie dużo więcej niż nasza konkurencja. Wspomniałeś w swojej wypowiedzi o farmach fotowoltaicznych. Gdyby ktoś się do was zgłosił z chęcią stworzenia takiej farmy, to z jakim wydatkiem taka osoba musi się liczyć? To bardzo dobre pytanie. Nie będę ukrywał, że kapitał odgrywa tutaj znaczącą rolę, więc trzeba przygotować się na ulokowanie w niej niemałej gotówki. Mówimy tutaj o kwotach rzędu od 2,5 do nawet 3,5 miliona złotych netto za farmę o mocy 1 megawata. Kwota może i wzbudzać dystans, ale proszę mi zaufać, taka inwestycja zwraca się i to z ogromną nawiązką. Jeżeli chodzi o plany zawodowe na przyszłość, niech pomyślę. Chciałbym, aby Energy House Solutions stała się niekwestionowanym liderem w sprzedaży urządzeń w branży OZE na polskim rynku. Mam nadzieję, że moja praca i mojego zespołu przyczyni się do tego sukcesu już niebawem.